Cześć, kolejny Q&A. Dzisiaj będzie głównie o Hackintoshach, ale nie tylko. Pytanie numer jeden. Zauważyłem, że niektórzy fotografowie w studiach używają matryc 4/3, Olympus OMD. Czy użyłbyś do pracy korpusu matrycą APS-C DX? Pytam tu o ostatnie konstrukcje wyposażone w matryce o niskim poziomie szumu. Wiem, że wiąże się to z utratą głębi ostrości, jaką uzyskuję na pełnej klatce. Zanim kupiłem Nikona D810, to myślałem nad różnymi aparatami, między innymi orientowałem się w temacie Olympusów i bardzo szybko ten temat został porzucony, dlatego że ja jednak mimo wszystko potrzebuję aparatu maksymalnie uniwersalnego. Najlepiej, żeby kręcił filmy, był dobry w zdjęciach i plenerowych, i studyjnych. No i w tym przypadku jednak duża matryca to jest spora zaleta, dlatego że ta głębia ostrości, o ile w studio, jest właściwie bez znaczenia dla mnie, bo ja pracuję na takich przysłonach, że i tak cała twarz, gdzieś tam powiedzmy tutaj do ucha, jest ostra, łącznie z nosem. No i wtedy ta matryca 4/3 prawdopodobnie byłaby ok. Gorzej w plenerze, bo tam bardzo jasne obiektywy na szerokich kątach często się okazują jednak zbyt ciemne. A gdyby matryca była mniejsza, no to już w ogóle pozamiatane i miałbym cały czas problem z tą głębią ostrości. Mimo, że ja nie chcę rozmywać tła jakoś bardzo, bardzo mocno, ale z racji używania szerokich obiektywów czasami, zresztą nawet wystarczy 50 mm, ten krążek rozproszenia jest na tyle mały, że jednak jasny obiektyw i duża matryca to jest bardzo duża zaleta. Dlatego do studia, gdyby ten Olympus miał bardzo dużo megapikseli, to prawdopodobnie byłby całkiem fajnym sprzętem. Natomiast jako jedyny aparat dla siebie w ogóle u mnie by się nie sprawdził. Tomku, jak wiadomo, sam o tym pisałeś na blogu, z Macami Mini do Photoshopa i Lightrooma nie jest już tak różowo jak kiedyś. Nie są tak upgrade'owalne i ogólnie słaby stosunek ceny do bebechów. Choć pod względem rozmiarów, możliwości oraz mobilności nadal pozostają naturalnym wyborem dla dużej rzeszy fotografów. Chciałabym jednak znać Twoje zdanie na temat Hackintoshów i konstrukcji tego typu. Jako potencjalnych narzędzi do obróbki zdjęć w Photoshopie i Lightroomie. Najpierw może wytłumaczę, czym jest Hackintosh. To jest komputer, który ma zainstalowany system OS 10 albo macOS, czyli ten najnowszy. I to nie może być zwykły PC o dowolnej konfiguracji. To musi być konkretny config, taki, żeby ten Mac działał bez żadnych heksów, czyli takich jakby sterowników. Wszystkie konfiguracje, które wykorzystują dodatkowe keksy, mogą się wysypać przy aktualizacji systemu operacyjnego. Lada moment mogą przestać działać, jest z nimi dużo więcej problemów. Takie naprawdę dobre haki nie mają w ogóle żadnego ani jednego keksa dodatkowego. Mają tylko te fabryczne. I gdybym nie miał sobie składać komputer Hackintosha w tej chwili, to składałbym tylko i wyłącznie takiego, który tych keksów dodatkowych nie potrzebuje. Tam się instaluje tylko, używa się tylko czegoś, co symuluje EFI Macowe, czyli ten tak jakby BIOS. To jest potrzebne do rozruchu komputera, a cała reszta działa zupełnie bezproblemowo. EFI, jeśli tam się coś pozmienia, jeśli nagle to przestanie działać, to nie ma żadnego problemu. To jest aktualizowane bardzo szybko i nie ma ryzyka, że nie będzie się dało zainstalować kolejnej edycji systemu operacyjnego. Z tym tematem jestem dość na bieżąco, bo ledwo miesiąc temu przegadałem dość sporo z Wojtkiem Pietrusiewiczem z iMagazine, bo myślałem nad stworzeniem swojego haka, a Wojtek ma właśnie takiego w pełni profesjonalnego Hackintosha, który niezależnie od wersji systemu operacyjnego będzie działał bardzo dobrze, nie musi się martwić kekstami i tak dalej. Tylko jest problem, bo te Hackintosze nie mogą być budowane w oparciu o najnowsze części, o najnowsze rewizje procesorów i tak dalej, tylko te 2-3 lata wstecz. I drugi problem, nie ma części, które by pozwalały zbudować coś wielkości Maca Mini, jako Hackintosha, takiego prawdziwego Hackintosha w pełni pro. To, co zostało zlinkowane w pytaniu, ten Hackintosh, on co prawda działa w pełni, czyli odpala iMessage i całą resztę rzeczy, ale żeby tak się działo, żeby on działał, no wiadomo o co chodzi. To wymaga dodatkowych kekstów, czyli nie będzie chodził tak zupełnie bezproblemowo cały czas, tylko w pewnym momencie może się okazać, że malutka aktualizacja systemu coś całkowicie wysypie.
I takie użytkowanie haka ma niewiele wspólnego z prawdziwym Hackintoshem, w którym nie trzeba się właściwie niczym przejmować. Dlatego gdybym ja sobie składał konfigurację jakąś, no to byłby to hack tak jak ma Piotrek Wojtek Pietrusiewicz, czyli taki, który nie wymaga kekstów. No ale właśnie, tak jak mówiłem, takich haków nie ma w postaci wersji miniaturowej, są tylko większe. No i nie ma opartych o najnowsze części. Ale wszystko się może zmienić niedługo, bo wyjdzie nowy iMac i niedawno Nvidia wydała nowe sterowniki do kart graficznych. Te nowe komputery będą oparte o nowe procesory. Wszystko się zmieni. W końcu będzie można budować haki takie oparte o najnowsze części, bez stresowania się, przejmowania się kekstami, tymi sterownikami dodatkowymi. I ja bym w tej chwili nie składał niczego, tylko poczekał na rozwój sytuacji, zobaczył, co nowego wyjdzie, bo w ogóle są bardzo duże szanse, że Apple w końcu wyda komputer dla fotografa. Dlatego, że jest dość sporo plotek o Macu Mini, który będzie większy od tego obecnego, większy, czyli i mocniejszy. Poza tym Maci Pro, które wyjdą niedługo, to znaczy nie niedługo, które zostały zapowiedziane, ale właściwie nie wiadomo kiedy wyjdą, może w przyszłym roku, może później, one będą oparte o zupełnie inne części niż do tej pory, będą zaprojektowane od nowa, to już nie będzie ten kosz na śmieci, który był do tej pory, tylko całkowicie inna obudowa. Prawdopodobnie nie będzie to oparte o dwie karty graficzne i tak dalej. No i są duże szanse, moim zdaniem, że w końcu wyjdzie tam coś, co się nadaje do fotografa, co nie będzie tak strasznie drogie jak obecnie, tylko jakaś taka wolniejsza konfiguracja, która w zupełności nam wystarczy do retuszu. Kolejna sprawa. Wcześniej wyjdzie iMac. I ten iMac też ma wyjść w rewizji Pro, w wersji Pro, czyli takiej mocniejszej. No więc znowu, jeśli pojawi się taki iMac, to pojawią się keksty do niego wspierane przez Apple i na bazie tej konfiguracji będzie można zbudować swojego Hackintosha. Pewnie nie będzie to Hackintosh taki malutki jak Mac Mini, no ale będzie przynajmniej zrobiony na najnowszych częściach. Będzie najszybszy jak się tylko da. Dlatego w tej chwili nie kupowałbym tego Maca, w sensie Maca Mini, nie kupowałbym żadnego Hackintosha, poczekałbym z zakupami około pół roku, zobaczył jak się rozwinie sytuacja, zobaczył co Apple zaprezentuje w październikowej konferencji, na październikowej konferencji, no i wtedy zdecydował. Zresztą ja poczekam jeszcze dłużej, prawdopodobnie do przyszłego roku, ale nie chcę kupować kolejnego laptopa. Mnie laptop jest bardzo rzadko, bardzo mało kiedy przydatny. Wolałbym mieć peceta, ale dużo, dużo mocniejszego. Takiego, który uciągnie największe rawy w 16 bitach na kanał, w Profoto RGB, w Adobe RGB i tak dalej. Na monitorze Ultra HD, żeby to wszystko działało bez żadnego zamknięcia, w pluginach Viveza i tak dalej. No niestety w MacBookach Pro w tej chwili jest maksymalnie 16 GB RAM-u i dla mnie to jest największym problemem. Poza tym procesory są wolniejsze niż w stacjonarnych komputerach. W Macach Mini też. No, więc tyle. Podsumowując, ja bym tego Hackintosha nie składał. Dlatego, że on wymaga dodatkowych kekstów, co dla mnie jest dyskwalifikacją. Ale jeśli komuś to nie przeszkadza, no to jak najbardziej. Będzie to 100 razy lepszy pomysł niż Mac Mini, który po prostu ma niewystarczającą konfigurację w tej chwili. Pojawiło się też pytanie odnośnie monitorów. Eizo CS230 w zestawie ze Spiderem, czy NEC 245 WMI Color Tuned? Color Tuned to jest taka wersja z rozszerzoną gwarancją, skalibrowana przed wysyłką. Jest lepsza niż to, co mamy standardowo. I z tych dwóch opcji na pewno wziąłbym NECa, dlatego że to Eizo jest ze Spiderem i jeśli kupować Eizo, to tylko bez Spidera. Bo jeśli ma być kalibrator tani, a dobry, to kupuje się Ion Display Pro, a nie Spidera. I ja to powtarzałem już wielokrotnie i tutaj w Q&A, i na moim blogu. No i na pewno zdanie nie zmienię, bo te Spidery nie stają się lepsze, one są cały czas takie, jakie były, czyli dużo, dużo gorsze niż Ion Display Pro. I kupowanie dobrego monitora i kalibrowanie go Spiderem, to jest trochę nieporozumienie.
A tym bardziej, jeśli trzeba za to dodatkowo zapłacić, bo my go nie dostajemy w gratisie, tylko za niego płacimy, co prawda mniej niż normalnie, ale jednak. No i ten NEC 245 WMI to jest naprawdę dobra konstrukcja, dużo lepsza niż 244, dlatego z tych dwóch opcji na pewno NEC. No a jeszcze lepiej dopłacić do EIZO, ale 240 i skalibrować go we własnym zakresie, na przykład wypożyczyć Allen Display Pro za 100 zł. Albo poprosić sprzedawcę, żeby skalibrował przed wysyłką z jakąś dodatkową opłatą. Niektórzy to robią. I to jest wtedy bardzo dobra opcja. Monitor już taki naprawdę nadający się do zdjęć w bardzo dobrej cenie, jak na swoją jakość. Właściwie nie, ja powiedziałem ISO CS240, który już jest niedostępny, ale jest 2420 i on jest cały czas w sprzedaży. I to tyle na dziś. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie pod filmem, czy to na YouTubie, czy na Facebooku. Do zobaczenia. Cześć.